Szanowni Państwo, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Lech Kaczyński. Szanowny panie przewodniczący, panie przewodniczący Rady Unii Europejskiej, panie przewodniczący komisji, panie premierze, panowie prezesi, ekscelencjo, księże arcybiskupie, ale przede wszystkim obywatelki i obywatele Rzeczpospolitej Polski. Dzisiaj nadszedł dzień z punktu widzenia naszej historii, ale także historii wspólnoty, dziś 27 państw, bardzo istotny. Za kilka minut podpiszę akt ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską tak zwanego Traktatu Lizbońskiego. Traktatu, który wprowadza podstawowe zmiany do dotychczasowego działania Unii Europejskiej. Sprawa jest na tyle istotna, że wymaga pewnych wyjaśnień. Wyjaśnień, których jestem winien zarówno obywatelom swojego kraju, jak i naszym szanownym gościom. Od wielu miesięcy twierdziłem, że ratyfikacja nastąpi wtedy, kiedy naród irlandzki zgodnie z Konstytucją Republiki Irlandii zmieni opinię, którą wyraził w czerwcu 2008 roku. Skąd tego rodzaju decyzja? Można powiedzieć, że Polska jest i będzie krajem suwerennym. I to Polki i Polacy, a nie Irlandczycy powinni decydować o akcie ratyfikacji lub jej odmowy. Pozornie to prawda. Oczywiście jest to i była nasza decyzja. Ale w Unii Europejskiej w najważniejszych sprawach po wejściu w życie traktatu lizbońskiego tylko najważniejszych obowiązywać będzie zasada jednomyślności, która dotąd stosowana była szerzej. Jeżeli więc ta zasada obowiązuje, to nie ma znaczenia, czy odmowa nastąpiła ze strony Republiki Federalnej Niemiec, największego państwa Unii, czy ze strony Malty, ze strony Francji czy Estonii. Jeżeli ktoś odmówił zgody, to znaczy, że traktat zakończył swój byt. Dopiero zmiana decyzji narodu irlandzkiego spowodowała, że traktat odżył. Jeżeli zaś tak, to nie ma żadnych przeszkód, aby ten traktat ratyfikować. Chciałem przypomnieć, że w kwietniu roku 2008 został on zgodnie z polską konstytucją ratyfikowany bardzo zdecydowaną większością głosów. Wymaganych jest tutaj 2/3 głosów, osiągnięta większość była znacznie wyższa. Z tego powodu traktat za chwilę podpiszę. Ale nie zmienia to faktu, że trzeba o kilku zdarzeniach przypomnieć. Rokowania nad Traktatem Europejskim toczyły się przede wszystkim w pierwszej połowie roku 2007, po roku namysłu, po roku refleksji związanym z odrzuceniem tak zwanej Konstytucji Europejskiej w referendach we Francji i Holandii. Toczyły się szybko, skutecznie, jak się okazało, ale toczyły się w atmosferze pewnego napięcia i normalnych sporów i dyskusji. W ramach tych negocjacji udało się Polsce odnieść bardzo wiele sukcesów. Na 14 spraw, które postawił ówczesny rząd, w 13 odnieśliśmy sukces. Przypomnę takie sprawy jak przedłużenie głosowania według reguł nicejskich aż do roku w
praktyce 2017, choć formalnie 2014, jak solidarność energetyczna, jak tak zwany mechanizm Janiny, jak w końcu zasada, że sprawy związane z tak zwanymi kompetencjami dzielonymi między Unią a państwami narodowymi zawsze po części muszą pozostać w kompetencji państw narodowych. Dlaczego udało się odnieść te sukcesy? Był to wynik stanowczości ówczesnego rządu, jego szefa, ówczesnej minister spraw zagranicznych Anny Fotygi, stanowczości głównych negocjatorów, tak zwanych szerpów. Przypominam, że te funkcje pełniła pani Ewa Ośniecka-Tanecka i pan Marek Cichocki. W szczególności w trakcie rokowań, które poprzedziły dwa dramatyczne dni w Brukseli i następnie uzupełnienie w Lizbonie, te dwie osoby stanowczo broniły naszego punktu widzenia. Dzisiaj im wszystkim chciałem za to bardzo serdecznie podziękować. Traktat lizboński jest zmianą jakościową. Jest zmianą jakościową, która rodziła już dotąd różne interpretacje. Chciałbym zwrócić w pierwszym rzędzie uwagę na interpretację, która nie ma ani charakteru publicystycznego, ani naukowego. To interpretacja organu konstytucyjnego największego z państw Unii Europejskiej, Republiki Federalnej Niemiec. Ta interpretacja stwierdza wyraźnie, Unia pozostaje związkiem państw, związkiem państw narodowych, związkiem ścisłym, ale jest to związek państw suwerennych. I niech tak zostanie. To odpowiada dzisiejszej realnej sytuacji w Europie. Ona się po prostu składa z państw na ogół reprezentujących narody, choć mamy w Europie oczywiście także państwa wielonarodowe. Tego stanu rzeczy nie da się zmienić ani konstytucją, ani traktatem. Jest on po prostu faktem. Ale współpraca będzie coraz ściślejsza. Jestem głęboko przekonany, że i ten kolejny wielki eksperyment się uda. Że w ramach współpracy suwerennych państw będziemy osiągać coraz lepsze rezultaty w interesie poszczególnych narodów, w interesie Europy jako całości, w interesie świata. Thank you.